Cześć wszystkim! Witam Was, Naczelny Sprawiedliwy polskiej sceny YouTube. Dzisiaj postanowiłem się z Wami podzielić kilkoma refleksjami. Powiem o tutaj usunięciu w ogóle produktów, całkowicie zamknięciu strony Roberta Burneki. Powiem też, dlaczego ja osobiście tutaj biorę stronę Roberta Burneki, jestem po jego stronie. Dlaczego uważam, że Patryk nie jest szczery w tym, co robi? Dlaczego moim zdaniem oszukuje widzów? To będą takie tematy, będzie to taka pogadanka po prostu na temat tego, co się dzieje, na temat tego, jak to wszystko teraz wygląda. No myślę, że może się to Wam spodobać, myślę, że może być to ciekawy materiał. Na początek podziękowanie za to, że dwa ostatnie materiały po prostu zniszczyły system, tak? Pierwszy materiał to jest 8000 wyświetleń, nie mam pytań. Drugi materiał to jest 10000 wyświetleń, normalnie no szok, jestem po prostu zszokowany pozytywnie. Dziękuję Wam za to, że tyle wyświetleń robicie, że komentujecie bardzo mocno. Dziękuję tym, którzy są za mną i dziękuję tym, którzy są przeciwko mnie również, że komentujecie. Cieszę się, że komentujecie w fajny sposób, niewulgarny. I to jest mega, mega plus, tak? Bo uważam, że dyskusje merytoryczne, dyskusje i wymiana argumentów, wymiana zdań jest bardzo piękna, tak? I na tym polegać powinien ten YouTube i te wszystkie konflikty, jeśli jakieś są, to powinny być albo załatwiane właśnie w klatce, albo powinny być załatwiane na zasadzie wojny, ale na argumenty, tak? A nie na zasadzie obrażania się, krytykowania itd. Zanim zacznę, to dlaczego uważam, że Patryk z tym wszystkim jest nieszczery? A mianowicie, Robert Burneka przecież na swojej stronie sarmy sprzedaje już od jakiegoś czasu. Jakoś wcześniej pan 2703 nie mówił o tym nic takiego i tak dalej. Nie mówił o tym, że ojejku, przecież Burneka sprzedaje sarmy i te sarmy są takie złe, nie? Nagle Burneka pojawia się w kanale sportowym, który jest no, bardzo znanym kanałem, tak? Jednym z najbardziej znanych kanałów. I nagle Patryk 2703 co robi? No oczywiście zaczyna krytykować i zaczyna od razu mówić, że sarmy są złe, że sarmy są niedobre, że sarmy są okrutne, że sarmy są w ogóle nie, że nie wolno tych sarmów brać, bo one krzywdzą mi w ogóle, tak? I nagle się robi taki wielki obrońca. No to jest bardzo właśnie takie specyficzne. I tak właśnie zachowuje się Patryk. Dostaje jakieś po prostu takiego bólu, dostaje takiej, nie wiem, zawiści, że nie wiem, ktoś został zaproszony do kanału sportowego. No ludzie, no został zaproszony do kanału sportowego, no to co, nie? No to od razu muszę go negować i krytykować i tak dalej. I nagle dostaje informację i nagle, że tak powiem, sarmy są złe. Wcześniej nic o tym nie mówiłem, bo po co, nie? Ale nagle teraz są złe. No jak? Tylko pytanie jest takie, no skoro są takie złe, ja nie mówię, czy są złe, czy są dobre, to wszystko ma skutki uboczne i tak dalej, nawet lekarstwo ma skutki uboczne, tak? Nawet głupi, nie wiem, witamina C, głupie cokolwiek ma skutki uboczne, tak? Więc no tutaj każdy produkt ma skutki uboczne. Oczywiście, no Robert napisał na stronie internetowej, że no nie mają skutków ubocznych i tak dalej. Wiadomo, jest to reklama. Reklama dźwignią handlu i wiadomo, że w każdej reklamie jest to wszystko trochę naciągane, nie? No tak to bywa i tak dalej. No ty też reklamowałeś spalacz tłuszczu, który nie działał. No i co? I ludzie to kupowali i tak dalej i nic z tego nie osiągnęli. No tak działa jakby reklama w dzisiejszych czasach, że w pewien sposób tą reklamę nakręcamy, no i omijamy troszeczkę prawdę. Analizując, co tam pisało, że zamiast sterydów możemy użyć suplementy typu SARM. No dobra, no możemy użyć suplementy typu SARM, które wykazują podobną skuteczność co sterydy, a wykazują mniejsze skutki uboczne. Tego do końca nie wiemy, czy wykazują mniejsze skutki uboczne, czy nie. Na pewno mniej wchodzą jakby w gospodarkę hormonalną i mniej tutaj na pewno ingerują w tą gospodarkę.
To są fakty, które nawet powiedział doktor Rydzki. Więc no tu jest plus. Jedyne, do czego się można naprawdę przyczepić, to do tego, że Robert Burnejka napisał na stronie internetowej, że są pozbawione skutków ubocznych. No to można się do tego przyczepić, oczywiście. Ten materiał będzie merytoryczny i będzie po prostu jedna i druga strona wyjaśniona i nie będę tutaj oponował ani po jednej, ani po drugiej stronie. Więc to absolutnie można powiedzieć, że to jest złe, tak? Co do kwestii związanej z testosteronem, że po 30 każdy warto, żeby ten testosteron przyjmował. To też jest i prawda, i nieprawda, tak? Bo po 30 ten testosteron zaczyna spadać. Jeśli ktoś ma naturalnie niski poziom testosteronu i on mu spadnie, może się czuć źle, tak? Może się czuć źle, może mieć trudności z rzuceniem wagi, może mieć, nie wiem, nerwice, depresję, inne rzeczy, które powodują. No to w takim przypadku, nawet jeżeli ten testosteron jest w normie, a bardzo źle się czuję, no to uważam, że taka terapia warto, żeby tą terapię miał, tak? Zupełnie inne jest podejście w Stanach Zjednoczonych do na przykład tej terapii, bo tak naprawdę idąc do lekarza i mówiąc mu o takich, że tak powiem, sytuacji, w Stanach Zjednoczonych normalnie dostanie się od lekarza receptę na testosteron. W Polsce jest zupełnie inaczej, tak? Bo mając nawet ten testosteron poniżej, jest bardzo ciężko dostać się na terapię TRT w Polsce. Także no troszeczkę jakby ta sytuacja związana z Polską, a ze Stanami Zjednoczonymi jest zupełnie inna, tak? Więc no tutaj Robert mieszkał dużo w Stanach, jakby troszeczkę ma też inne podejście do tego tematu i nie można powiedzieć, że to jest podejście złe, tak? Ja nie jestem oczywiście zwolennikiem i nie mówię, żeby każdemu po 30 ładować testosteron, tak? Ale jeżeli ktoś się źle czuje no jest jakby ten testosteron niski, albo tak jak w przypadku Abusa, tak? On chce zrobić sylwetkę i tak dalej, ma ten testosteron może nie bardzo nisko, ale ma nisko, tak? I chce zrobić sylwetkę, no i chce ten testosteron jakby podbić, żeby pomóc jakby zrobić tą sylwetkę, no to nie widzę aż tak w tym nic dziwnego, tak? Sam Seba Kot, który jest, no, można powiedzieć takim guru, jeśli chodzi o właśnie testosteron i tak dalej, przyznał, że Robert Burnejka tutaj nie popełnił błędu, bo dał bardzo niską dawkę, tam 200 mg co tydzień. I ta dawka nie będzie jakaś szkodliwa, tylko podbije naturalnie ten poziom testosteronu dla Abusa, co spowoduje to, że będzie mu na pewno łatwiej schudnąć, zrobić lepszą formę, lepsze mięśnie i tak dalej. Więc tutaj nie uważam, że to był błąd ze strony Burnejka. Oczywiście powiedzenie może, że każdy tutaj powyżej 30 powinien brać testosteron, może było troszeczkę nadużyciem i nie powinno być tak. Było to powiedziane może pod wpływem jakiejś emocji. Natomiast trzeba przyznać tak, że jest rzeczywiście, że ten testosteron powyżej 30 roku życia zaczyna spadać. U niektórych spada gwałtownie. No i jeżeli ktoś się źle czuje, no to jaki jest problem w tym, że weźmie ten testosteron, aby po prostu czuć się lepiej, czuć się facetem i czuć się lepiej z tym wszystkim, nie? No wydaje mi się, że tutaj żadnego problemu z tym nie ma i absolutnie nie można tutaj winić w tym Roberta, tak? Kolejna kwestia związana z tym, że Robert powiedział, że cardio wieczorem nie działa. No cóż, być może on po prostu robił cały czas cardio rano, i no uważa tak, że cardio wieczorem nie działa, tak? To może być tylko i wyłącznie jego taka subiektywna opinia, po jakby on no stawał na największych scenach, tak? Walczył z największymi. Osiągnął bardzo dużo w sporcie, tak? I jedyny jego błąd, który uważam, że jest, to że mówi jak on odczuwa, tak? Nie jakie są fakty, tylko jego odczucia, tak? I to jest zdecydowanie błąd. To się muszę tutaj zgodzić, że to jest błąd, tak? Bo cardio czy rano, czy wieczorem, ono będzie działać niezależnie od tego, prawda? Natomiast no być może jemu po prostu cardio, on robił rano, to cardio jakby jemu lepiej rano funkcjonowało, dlatego stwierdził, że cardio wieczorem nie działa, ale to też nie jest powód, żeby robić jakąś nie wiadomo jaką dramę, tak? Niepotrzebną, bo to się mija absolutnie
z celem, tak? Robienia jakiejś bezsensownej dramy tylko dlatego, że tutaj Robert Borejka powiedział, że kardio rano działa, a kardio wieczorem nie działa. No to po prostu taka bezsensowne robienie dramy, bo to nie była jakaś wielka historia, którą żeby robić jakieś dramy i tyle, nie? No bez sensu troszeczkę. No ale okej, no każdy ma prawo do własnej jakby tam opinii i tak dalej, ale zrobienie bezsensownej dramy, no wydaje mi się, że mija się z celem. Oczywiście teraz Patryk będzie sobie jakby zawdzięczał to, że Roberta usunęli z kanału sportowego, że Robertowi zamknięto stronę i tak dalej. Natomiast to, co Robert powiedział na własnym Instagramie, no to okazuje się, że jego strona jest zhakowana, tak? Być może tak jest, nie wiem, nie jestem w stanie tutaj powiedzieć, czy tak jest, czy po prostu strona została zamknięta z innych powodów. Natomiast bardzo możliwe jest to, że strona została zhakowana przez Patryka, bądź też zwolenników Patryka 2703. Patryk jest do tego zdolny, on i lubi takie historie, byłby w stanie zhakować stronę, zmanipulować to w ten sposób, że od razu będzie powiedziane, że strona została zamknięta, dlatego, że Patryk zrobił to, że po prostu pokazał wszystkim prawdę i pokazał wszystkim, że Robert Burdejka jest zły i tak dalej, że jest najgorszy i w ogóle, nie? Także Patryk w tej chwili może to wykorzystać, zacząć, tak powiem, mówić wszystkim, jaki on jest wspaniały, cudowny, że on po prostu broni wszystkich, a Robert Burdejka jest ten zły, niedobry, okrutny, oszukuje swoich widzów i tak dalej. Więc powiem uczciwie, że jest to prawdopodobne, że Patryk mógł zhakować tą stronę. Jest to bardzo prawdopodobne, że Patryk mógł tutaj w ten sposób postąpić, bo jest to człowiek zdolny do takich rzeczy, tak? I teraz może po prostu chwalić wszędzie, że no strona Burnejki nie działa, że ją po prostu zamknęli i tak dalej, bo on oszukuje ludzi, oszukuje widzów i sprzedaje sterydy. No, troszeczkę jest to bardzo, bardzo takie naciągane i nadużycie jest to, że Burnejka sprzedaje sterydy, bo nie sprzedaje sterydów, na swojej stronie nie sprzedawał sterydów, tak? Bo po pierwsze jego tutaj sklep, jego firma zarejestrowana jest w USA, a tam sarmy są legalne. No więc nie można powiedzieć, że sprzedawał sterydy. Więc to jest takie po prostu bardzo mocne nadużycie, niepotrzebne. To, że Robert Burnejka został mu usunięte filmy z kanału sportowego, jest tylko spowodowane materiałem osoby, która ma kanał Nie wiem, ale się dowiem, tak? Bo to ten człowiek jakby jest na tyle popularny, że w tej chwili jest tam chyba 300 tysięcy wyświetleń pod tym jego filmem. I to on jakby spowodował to, że no zostało to w jakiś sposób usunięte, tak? To nie jest zasługa Patryk 2703, bo Patryk jest za mały tutaj, za małym kanałem i jest za mały po prostu, żeby mieć taką moc sprawczą. Więc to tylko i wyłącznie dzięki temu kanałowi, dzięki temu materiałowi, który też nie jest bardzo obiektywny, niestety muszę przyznać, drogi kolego, że no nie jest ten materiał obiektywny, bo stajesz tak naprawdę po jednej stronie. Jest to bardzo niefajne, tak, bo wydaje mi się, że powinieneś obiektywnie spojrzeć na tą sytuację i obiektywnie zacząć nagrywać. A niestety no, nagrałeś to bardzo, bardzo jednostronnie, tak? Czyli zobaczyłeś tylko jedną stronę, a nie drugą, tak? Radziłbym ci, żebyś na przykład sobie wziął, wszedł na kanał Seby Kota i zobaczył, jak się nagrywa merytorycznie i jak się nagrywa obiektywnie, tak? Bo niestety, ale u ciebie tutaj obiektywizmu nie było i to jest szkoda, bo masz duży kanał. I powinieneś te materiały mimo wszystko nagrywać obiektywnie i spojrzeć z jednej i z drugiej strony, nie? A nie
zarzucać tylko i wyłącznie Burnejce, że sprzedaje sterydy i tak dalej, kłamie swoich widzów i tak dalej, mu nie jest do końca to prawdą. Oczywiście, mogę się zgodzić, że na kanale sportowym była mowa o sarmach i w pewien sposób można powiedzieć, że była reklama tych sarmów. Natomiast nie mogę się zgodzić z tym, że Burnejka sprzedaje sterydy i tyle, tak? Bo on nie promuje sterydów. On sam mówi, że brał sterydy i tak dalej. Natomiast to, że powiedział, że po 30 powinno się przyjmować testosteron, nie uważam jako promocji sterydów, tak? Bo drogi, nie wiem jak masz na imię i tak dalej, więc powiem drogi chłopcze. No prawda jest taka, że z wyższym poziomem testosteronu ludzie czują się lepiej, tak? Więc tak naprawdę, tak jak już wspomniałem wcześniej, w Stanach Zjednoczonych idąc z takim problemem, dostajesz bez najmniejszego problemu receptę na testosteron. Natomiast u nas jest troszeczkę to inaczej, nasze społeczeństwo inaczej na to patrzy, nasi lekarze inaczej na to patrzą. Nawet jeżeli będziesz miał poziom testosteronu poniżej troszeczkę, to i tak od naszych lekarzy, od endokrynologa czy od innych lekarzy nie dostaniesz tutaj testosteronu, tak? Więc no, jest to troszeczkę inne spojrzenie na to. A tak naprawdę testosteron jest lekiem, tak? Testosteron jest lekiem i musimy mieć na to, że tak powiem, uwagę, że jeżeli przyjmujemy testosteron dlatego, że coś nam dolega, no to tak naprawdę jakbyśmy przyjmowali zupełnie inny lek, tak? Na przykład byśmy przyjmowali, nie wiem, APAP, cokolwiek innego. Boli nas buwa, bierzemy APAP, tak? Normalny, nie wiem, mamy poziom testosteronu gdzieś nisko, czy coś takiego, no to chcemy go w jakiś sposób naprawić, bądź też mamy poziom testosteronu, ale źle się czujemy z tym poziomem, no to chcemy to naprawić, tak? Naturalnie będzie ciężko podbić poziom testosteronu, dlatego na przykład ktoś się decyduje na te dawki testosteronu zastępczego, tak? Tej terapii. Jeżeli to robi z głową, jeżeli robi to pod okiem fachowców, no to nie wydaje mi się, że to jest coś złego, tak? Wydaje mi się też i radziłbym ci też, panie, nie wiem, ale się dowiem, spojrzeć na przykład na kanał doktora Alicji. Jest to doktor, jest to lekarz i ona specjalizuje się w terapii hormonalnej, tak? W terapii zastępczej. I radziłbym, żeby zobaczyć najpierw, zanim kogokolwiek będziesz oceniał, na jej filmy, tak? Gdzie ona jawnie mówi o terapii zastępczej hormonalnej testosteronem, gdzie mówi o skutkach ubocznych tej terapii, gdzie mówi o zaletach tej terapii. Także w każdej sytuacji trzeba sprawdzić poziom zalet do wad, tak? I do ewentualnych skutków ubocznych. Więc jeżeli tych zalet i tych możliwości jakby plusowych będzie dużo więcej niż tych skutków ubocznych, no to wydaje mi się, że warto zaryzykować i spróbować, tak? Bo gdybyśmy tak patrzyli na skutki uboczne, no to tak naprawdę, no mówię, każdy lek ma skutki uboczne. I teraz na przykład, nie wiem, antybiotyk chcesz brać, no to jak zobaczysz skutki uboczne, no to jest tam lista taka, nie? Tak samo na przykład leki, które ja biorę, leki psychotropowe, no naprawdę skutków ubocznych jest taka lista, nie? No to teraz tak, no skoro mają skutki uboczne, no to powinienem ich nie brać, nie? No bo mają skutki uboczne, tak samo jak terapia testosteronem ma skutki uboczne, nie? No więc powinienem tych leków nie brać, no więc to takie trochę takie myślenie dziwne, nie? Więc normalne jest to, że każdy lek będzie miał skutki uboczne większe lub mniejsze, będzie miał skutki uboczne bardzo, bardzo, niektóre leki mają bardzo mocne skutki uboczne, no ale to nie jest powód, aby cokolwiek dyskryminować, to nie jest powód, aby w jakiś sposób, nie wiem, nie przyjmować tego, bo ma skutki uboczne, tak? Trzeba po prostu wszystkie za i przeciw przeanalizować i zobaczyć, czy więcej będzie tych zalet i stosunek zalet i korzyści będzie większy niż skutków ubocznych i możliwości jakichś działań niepożądanych. No i dopiero wtedy podjąć decyzję, tak? Także mówię, ja tutaj nie jestem zwolennikiem tego, żeby ładować każdemu testosteron, ale uważam też, że jeżeli trzeba, jeżeli warto, to jednak ten testosteron można spróbować komuś dać, żeby komuś po prostu żyło się lepiej. Czy to tak trudno zrozumieć, Patryk? Czy to tak trudno zrozumieć, Patryk Balański?
Także to mogę powiedzieć. Co według mnie jest dziwne i czemu to robi Robert Burnejka, to nie wiem. Że zaczyna po prostu w pewien sposób atakować Patryka 2703, zaczyna go w jakiś sposób obrażać. To jest złe, tak? Bo dajesz tak naprawdę pożywkę dla Patryka i zobaczysz, że on teraz nagra materiał, że ty go obrażasz, że ty go krytykujesz i tak dalej. To nie jest naprawdę dobre, Robert. Naprawdę, Robert, weź tutaj, zaprzestań tego. To jest taka moja skromna rada takiego chłopaka ze wsi, który Patryka już zna naprawdę bardzo długo, bo tak naprawdę tym, co teraz robisz, czyli tymi swoimi nagraniami na Instagramie, powodujesz to, że Patryk będzie tutaj miał pożywkę i zobaczysz za chwilę ci na odpowiedź, że patrzcie, 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 ludzie, patrzcie, ludzie, patrzcie, widzicie? On mnie tutaj obraża, widzicie? Ja mam rację, wyzywa mnie od psycholów, ja mam rację, widzicie? Ja jestem wielki, ja jestem mądry i tak dalej. Także mówię wam od razu tutaj, że tak będzie i Robert Burnejka sobie po prostu niestety strzela w kolano tymi swoimi nagraniami. Oczywiście to, że nagrał, że strona została zhakowana, to jest jak najbardziej okej, okay, tak? Poinformował swoich widzów, swoich klientów i tak dalej. Natomiast to, że jakby zaczyna mówić o psycholach i tak dalej, wal się w dupę i inne tam teksty na tych relacjach są, nie jest to potrzebne. Nie jest to naprawdę, naprawdę potrzebne, bo to powoduje tylko to, że Patryk będzie miał niepotrzebną pożywkę i będzie się dalej nakręcał. Zobaczycie, że za chwilę pojawi się kolejny materiał. To, co mnie dziwi, to tak naprawdę komentarze u Burnejki na Instagramie, tak? Tam są komentarze, bardzo dużo jest pozytywnych komentarzy od ludzi, od znanych osób, ale są oczywiście też komentarze negatywne. No, te komentarze negatywne są w 90% przypadków od kont, które są anonimowe, nie mają żadnych zdjęć. I najśmieszniejsze jest to, że mają 0 osób obserwujących, 0 osób obserwowanych. No to od razu widzimy, no co to jest za wiarygodność takich kont, nie? No to po prostu ktoś sobie założył konto, bardzo prawdopodobne, że to Patryk albo jego widzowie, i krytykują Roberta i lecą po prostu takim no niepotrzebnym hejtem, tak? To jest po prostu tak, jakby, nie wiem, stado jakichś wilków zaczęło lecieć na biedną zwierzynę, tak? I jak i gryzą, jak i gryzą, jak i gryzą, nie? No to mniej więcej tak to można powiedzieć, polega na takiej zasadzie, nie? Także mówię tutaj, to jest bardzo, bardzo słabe, tak? Bo no, jeżeli kogoś krytykujecie lub coś cokolwiek piszecie, no to miejcie odwagę, żeby pokazać swoją twarz i krytykujcie jako imię i nazwisko, jako ja, tak? Ja tutaj jako Artur otwarcie mówię to, co myślę i nie mam z tym problemu, żeby pokazać swoją twarz. I tyle. Ja staram się naprawdę nikogo nie krytykować, staram się być obiektywnym, kiedy mogę. Oczywiście, czasami mnie emocje również poniosą. Jestem tylko i wyłącznie człowiekiem. Jak widzę niektóre sytuacje, to no to aż mnie po prostu boli, co widzę, nie? Ale to, co mogę powiedzieć jedynie, to ja nie staram się być hejterem Patryka Baleńskiego. Bo tak jak mówię, on robi dużo dobrego, ale robi też dużo złego, niepotrzebnie, tak? Więc dlatego też nie podoba mi się jego zachowanie, nie podoba mi się to, w jaki on sposób to robi, tak? Bo oczywiście to, że przestrzega, jest bardzo fajne, ale to, że hejtuje ludzi, to nie jest do końca fajne. Takie pytanie było, dlaczego bronię Burnejki? Czy mam coś z tego, czy nie wiem? No nie mam nic z tego, nie znam Roberta Burnejki, tak naprawdę nie miałem okazji z nim porozmawiać, nawet na Instagramie, nigdzie, tak? Więc nie mam nic z tego. Dlaczego bronię Burnejki? Bo uważam, że do sportowców powinien być szacunek, do wybitnych sportowców powinien być szacunek. Tak jak do każdego człowieka powinien być szacunek, tak? Robert Burnejka osiągnął bardzo wiele, tak? Osiągnął pod względem sportu no mega dużo, stał na największych scenach na świecie. Rywalizował z największymi zawodnikami, z największymi tuzami, jeśli chodzi o kulturystykę. No i za to ogromny szacunek mu się należy. Pod względem właśnie tutaj sportu, no to przebija Patryka naprawdę wielokrotnie, tak? Dzieli ich przepaść. Co do względów jakby dietetycznych i jakby wiedzy dietetycznej, uważam, że też jakby Patryk nie jest tutaj autorytetem
jakby poziom wiedzy dietetycznej jest, myślę, że na bardzo zbliżonym poziomie Patryka i Roberta Pornejki, tak? A obydwoje są w jakiś sposób teoretykami, nie są, tak? Tylko praktykami. Obydwoje nie mają żadnej jakby szkoły z zakresu dietetyki, tylko tak naprawdę no, własna jakby ta wiedza i z własnego doświadczenia mogą tutaj w jakiś sposób doradzać. Więc uważam, że poziom dietetyczny jest tutaj na bardzo, bardzo zbliżonym poziomie, tak? To, co bardzo jest przykre, to Patryk tak naprawdę podchwycił temat, bo w pierwszej kolejności nagrał szmeksy materiał o diecie, było tutaj abuza tej rozmowy, tak? I najśmieszniejsze było to, że tam był tytuł Hardkorowe bzdury, coś takiego, tak? No i za 2 dni nagle pojawia się materiał Patryka Hardkorowy stek bzdur. Tak naprawdę no, nic nie zmienił kompletnie, nawet nie zmienił tytułu, tylko dodał po prostu stek bzdur zamiast bzdury, nie? No, zobaczył, że ten materiał naprawdę się klikał. Zobaczył, że jest to szansa na klikanie dużej, że tak powiem, możliwości wyświetleń, zdobycia. I dlatego postanowił z tego korzystać, tak? Więc to nie było w jakiś sposób chęć pokazania innym, że Robert Prudnika jest zły, tylko tak naprawdę to było chęć zdobycia dodatkowych wyświetleń i zdobycia po prostu dodatkowych pieniążków. Patryk, powiem ci tak, skoro jesteś taki uczciwy, skoro jesteś taki wspaniały i w ogóle, to dlaczego pieniądze z donate'ów nie dajesz na tutaj organizacje jakieś charytatywne, jakieś, nie wiem, inne cele, tak? Dlaczego? Tak naprawdę na tych swoich live'ach masz około, nie wiem, 200-300 zł. Dlaczego tego nie przekazujesz? Chociaż tak naprawdę zawsze deklarowałeś się, że będziesz przekazywał te pieniążki na biedne dzieci, na chore dzieci i tak dalej. A tak naprawdę nie przekazałeś do tej pory nawet złotówki. Jak to można wyjaśnić, tak? No, skoro oszukujesz własnych widzów i tak naprawdę oszukujesz ich w sposób bezczelny, bo jest to bezczelne po prostu kłamać w taki sposób, że dawajcie mi ludzie donaty, ja i tak ich nie chcę, ja nie chcę pieniędzy, ja po prostu je przekażę na osoby potrzebujące, a tak naprawdę tego nie robisz. No, jak to można nazwać? No, to jest po prostu chyba gorsze zachowanie niż sprzedawanie, niż po prostu napisanie tego, że nie wiem, produkt nie ma skutków ubocznych, a je ma, nie? No bo to też jest takie naprawdę bardzo, bardzo niesmaczne zachowanie i bardzo niesmaczne podejście. No i teraz pytanie, co, gdzie tutaj i tak dalej. Więc jeżeli komuś zarzucasz brak honoru, brak godności, oszukiwanie po prostu swoich widzów, no to dlaczego robisz w ten sam sposób, nie? No bo jeżeli po prostu kogoś oceniasz, no to powinieneś być też samemu w jakiś sposób nieskazitelny, nie? A tutaj no nie jest tak. Cytując fragment Biblii, kto niech pierwszy rzuci kamieniem, ten kto jest bez winy, nie? Także no najpierw spójrz na siebie, spójrz na swoją osobę, zanim zaczniesz po prostu krytykować kogoś innego, bo sam nie jesteś idealny i tobie też można bardzo wiele zarzucić, ale no powiem tak, no każdy z nas musi spojrzeć sobie w lustro, przed lustrem i pytanie, czy tak się zachowując w taki sposób, ty jesteś w stanie spojrzeć się w lustro i po prostu móc spojrzeć sobie w oczy, nie? No bo nie wydaje mi się, że mógłbyś sobie spojrzeć tak w oczy i powiedzieć, no kurczę, jestem taki, owaki i tak dalej. No jest to naprawdę przykre, Patryk. Przykro patrzeć na to, że ktoś po prostu w taki sposób postępuje. Ja absolutnie nie będę popierał tutaj zachowania Roberta Bordajki. No ale powiem tak, no te sarmy sprzedaję, tak jak wspomniałem wcześniej, od dłuższego czasu. No i chyba nic się nie działo złego, tak? No bo nie wierzę, że jeżeli by się coś stało złego, to nikt go by nie oskarżył i tak dalej. Dlaczego, Patryk, wcześniej nie interweniowałeś, że te sarmy są złe, że te sarmy są bardzo niedobre, że Robert Burnegat sprzedaje te sarmy i tak dalej, i tak dalej? Dlaczego wcześniej nie interweniowałeś? Tylko nagle po wizycie Roberta w kanale sportowym, nagle interwencja Patryka. No to czemu? Co wcześniej te sarmy były dobre, teraz nagle po wizycie się zrobiły złe?
No powiedz mi, jak to wygląda, nie? Czy nagle po prostu te sarmy się zrobiły niedobre? Nagle te sarmy zrobiły się złe, okrutne i tak dalej? No nie wiem, no po prostu tego nie potrafię zrozumieć. Także powiedz mi, odpowiedz tylko na jedno krótkie pytanie. Dlaczego po prostu nagle te sarmy zrobiły się złe? Czemu wcześniej nie mówiłeś o tym? Powiedz mi tak, mówisz o dyskusji merytorycznej i tak dalej. Dlaczego blokujesz ludzi, tak? Dlaczego zablokowałeś mnie, jak ja ci zadawałem pytania normalne, tak? Ja ci nie krytykowałem na tych pytaniach i tak dalej, a ty mnie zablokowałeś. Dlaczego nie potrafisz porozmawiać merytorycznie, tak? Zarzucasz temu, że Robert Burnejka nie potrafił porozmawiać z tobą i od razu chciał cię, że tak powiem, wyłączyć i nie chciał z tobą rozmawiać. A co jest u ciebie, tak? Jeżeli ktoś ci coś powie nie po twojej myśli, to co jest? Jeb ban. No to o czym tu mowa? No to postępujesz tak samo, a tutaj sugerujesz. No myślisz, że co, że Robert Burnejka chciał słuchać twoich, że tak powiem, oskarżeń i tak dalej. No i nie chciał ich słuchać i powiedział, żeby rozłączyli z tobą rozmowę, bo to nie jest hejtowanie, nie jest program o hejtowaniu. A ty, jak ktoś ci zada niewygodne pytanie, też go banujesz. No to ludzie, no to ty jesteś, nie wiem, ty możesz, a on nie może. Jak ty to robisz, to jest super, a jak on to robi, no to już jest bardzo niedobrze, bo nie chce rozmawiać i tak dalej. No to gdzie tu jest do jasnej cholery jakaś sprawiedliwość i tak dalej, nie? No to jeden jest lepszy, drugi jest gorszy, jeden jest po prostu może więcej, drugi nie może. No nie wiem, to w Anglii jest lepiej, w Anglii jest po prostu, nie wiem, inne prawo i w Anglii możesz inaczej, w Anglii coś możesz, a tutaj tego nie możesz. No, tego po prostu nie potrafię zrozumieć, tak? Nie potrafię zrozumieć takiej właśnie sytuacji, że ktoś po prostu robi tak samo i dla niego jest to dobre i on tak może robić, a jeżeli druga osoba tak zrobi, no to już jest po prostu krytyka, jazda i tak dalej. Uważam, że Robert Burnejka popełnił błąd. Niepotrzebnie napisał, że sarmy nie mają skutków ubocznych. Natomiast trzeba przyznać, że to jest reklama, tak? Reklama dźwignią handlu i w tych reklamach tak naprawdę wiadomo, jak jest, nie? No. Przecież różne reklamy są lepsze, gorsze. No naprawdę jest tych reklam bardzo dużo i one, no, w wielu kwestiach kłamią, więc no nie powinno być to tak napisane. Tu się z Patrykiem zgadzam i tak dalej. Co do reszty, sarmy powodują mniej ingerencji w układ hormonalny, więc są w pewien sposób lepsze od środków sterydowych. Tu się trzeba zgodzić. Pisało to, że tam jest, te sarmy są dla zaawansowanych zawodników, nie dla początkujących. No to tutaj też jest super to, że było to napisane. No i było to, co mi się nie podobało Roberta. To naprawdę bardzo mi się nie spodobało. I z tym się muszę zgodzić zarówno z Patrykiem, jak i z tym człowiekiem na kanale. Nie wiem, ale się dowiem, tak? Nie wiesz, czy ja się dowiem, coś takiego. Że na stronie było, że nie ma tam jakbyś skutków ubocznych. Jeżeli jest to dla zaawansowanych tutaj kulturystów. A Burnejka powiedział, że jest to, że każdy to robi na swoje, że tak powiem, ryzyko i jest to eksperymentalne. To mi się po prostu nie podobało bardzo. I za to, no niestety, ale Robert Burnejka, no minus kompletny, bo nie powinno tak być, bo jeżeli to jest w taki sposób, no to też powinno pisać na stronie. Ja rozumiem wszystko, ale to zachowanie Roberta było nie na miejscu. Więc tutaj od razu mogę powiedzieć Patrykowi, że w tym akurat miał rację i w tym muszę się z nim zgodzić, że to zachowanie było po prostu nie na miejscu, bo nie powinno być tak, że wypina się na klientów i tak dalej, że przecież to jest do użytku własnego i każdy to bierze na własne ryzyko. No powinno też to być na stronie napisane i tak dalej. Ja wiem, Robert, że ty nikomu nie na siłę tego nie wciskasz, no ale mimo wszystko powinno być to napisane, że każdy środek może mieć skutki uboczne i bierzesz to na własne ryzyko. Takie coś według mnie powinno być napisane i uważam, że to by było fair w stosunku do twoich widzów, do twoich odbiorców, do twoich klientów, a nie na wizji jakby mówienie, że to przecież jest na własne ryzyko i to jest eksperymentalne. No bo tak być raczej nie powinno, bo skoro coś sprzedajesz, no to powinno to być w sposób naprawdę już bardzo duży, przebadany.
No i powinno to być tak naprawdę bardzo mocno przebadane i bardzo, bardzo w jakiś sposób tutaj no, sprawdzone, tak, że rzeczywiście, że to jest produkt, no, który jest bezpieczny przede wszystkim, no bo bezpieczeństwo jest tutaj najważniejsze. I to mi się naprawdę nie podobało i tutaj od razu mogę powiedzieć, że Patryk, no, w tym akurat aspekcie miał rację i no niestety, ale Robert Burnejka tutaj troszeczkę popłynął i to w sposób no mocny popłynął i jest to na pewno in minus, jeśli chodzi o Roberta Burnejkę. No i to może spowodować, że część osób stanie po stronie no Patryka 2703, bo jednak to jest taka sytuacja. No nieciekawa, bo no, nikt nie chciałby, żeby ktoś się wypiął, tak? A w pewien sposób Robert Burnejka się wypiął, nie? Bo Robert Burnejka tutaj, no powiedział to bardzo niefajnie, tak? Czyli dobra, to jest na użytek własny, każdy musi podjąć ryzyko, bo to jest eksperymentalne i tak dalej, no. Dlaczego tego nie pisało na stronie? To ci mogę od razu przyznać, że tak być nie powinno, więc to, co mogę powiedzieć, no to zmień to na stronie. No i napisz po prostu, że no, każdy produkt może mieć skutki uboczne i że każdy po prostu to stosuje na własne ryzyko, ponieważ no, każdy produkt ma jakieś skutki uboczne, albo po prostu napisz, nie wiem, SARMy i tak dalej, możliwe skutki uboczne, takie jak bla 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 bla. No i tyle, nie? Także no, uważam, że to powinno być poprawione. Aby to wyglądało w sposób no taki, jaki powinno. To, co jeszcze mnie zastanawia, no to jesteś człowiekiem bardzo pozytywnym, przynajmniej na relacjach instagramowych to wszystko bardzo fajnie wygląda, a no tutaj się też mocno zagotowałeś, tak samo na tych dzisiejszych Instastory się mocno zagotowałeś i to nie jest dobre, bo jednak no, widzę, że zastanawiają się, która twarz Roberta Burnejki jest prawdziwa. Czy ta śmiejąca się kanapeczki, stejki i tak dalej, czy po prostu ta taka no, zdenerwowana, obrażająca, krytykująca i tak dalej, nie? Ja rozumiem, że każdy ma granice jakiejś przyzwoitości, granice jakiejś tutaj cierpliwości, że jeżeli ktoś nas atakuje, no to w pewien sposób próbujemy się bronić. No ale to troszeczkę nie pasuje do twojej aparycji, tak? Nie pasuje do jakby tego, co stworzyłeś, czyli takiego właśnie pozytywnego, uśmiechniętego gościa z fajnym akcentem. No i ten twój styl, tak? Kanapeczki i tak dalej. No, no to jest miłe, to jest fajne i tak dalej. Więc naprawdę może Robert jednak warto stonować troszeczkę i jednak te nerwy na wodzy trzymać. Bo w pewien sposób możesz sobie tylko i wyłącznie niepotrzebnie zaszkodzić, tak? Bo widzowie zaczną się zastanawiać, która to tak powiem, która ta część Roberta jest prawdziwa, czy ta właśnie kanapeczkowa, stejkowa, wesoła, pogodna, czy jednak bardziej prawdziwa jest ta strona, ta teraz, tak? Czyli taka po prostu agresywna i tak dalej. Ja cię rozumiem w pewien sposób, że próbujesz w jakiś sposób się bronić, ale można się bronić w inny sposób. Nie trzeba po prostu nagrywać na Instastory agresywnych materiałów. Są po prostu inne osoby, które wyjaśniają Patryka Barańskiego. Są osoby, które znają go od podszewki, potrafią z nim, można powiedzieć, w jakiś sposób walczyć. I myślę, że nie warto zmieniać swojego wizerunku i pokazywać takiej właśnie agresji niepotrzebnej. Bo to nic dobrego nie przyniesie i chyba nie warto tego robić. Natomiast mówię, no to jest twoja tylko decyzja, to jest twoje życie i zrobisz jak zechcesz, tak? Tylko uważam, że no możesz stracić wizerunkowo na tym konflikcie niepotrzebnie. Więc napisałeś, że gówna się nie tyka, bo śmierć. W komentarzu, który ja tam dałem. No to dlaczego jednak tykasz to i dlaczego jednak dalej brniesz w ten konflikt niepotrzebny? Tego nie rozumiem, tak? Ja rozumiem, że może Patryk ci nacisnął na odciski i tak dalej, spowodował, że troszeczkę pewnie będziesz miał straty,
jeśli chodzi o biznes, no bo jednak to dość mocno wpłynie na jednak twój wizerunek, no ale tak naprawdę jeszcze dalej sobie bardziej mocniej strzelasz w kolano. I wydaje mi się, że nie powinieneś tego robić, że jednak powinieneś tutaj przystopować troszeczkę, dać mu się, że tak powiem, wystrzelać i dopiero wtedy ewentualnie zrobić to, co trzeba, tak? Bo tak naprawdę w tej chwili dajesz tylko i wyłącznie dodatkową pożywkę Patrykowi, a uwierz mi, że on to wykorzysta. On to wykorzysta, bo jest tym naprawdę mistrzem i on to wykorzysta na swoją korzyść. Także podsumowując, na pewno można powiedzieć tak, jeżeli Patryk skakował w stronę, jest to na pewno do niego prawdopodobne, jeśli to zrobił, no to widać, że po prostu chce zniszczyć kompletnie Roberta Bujrnejkę, chce go w jakiś sposób poniżyć totalnie, no i chce wyjść na takiego wielkiego obrońcę. To co złych rzeczy, no to na pewno Robert Bujrnejka nie powinien na stronie pisać, że sarwy są pozbawione skutków ubocznych, bo jest to niefajne. Nie powinien też, po drugie, nie powinien też na wizji mówić, że przecież to bierzesz każdy na własne ryzyko i to jest eksperymentalne, bo tak być nie powinno, absolutnie. Nie powinno być też tak, że obraża Patryka 2703, bo nawet nie robi się po prostu tak. Patryk jest taki, jaki jest. I naprawdę nie warto wchodzić w te jego gierki, w te jego, że tak powiem, bardzo oślizgłe typy, tematy i tak dalej, te jego właśnie takie giereczki i tak dalej, bo on w tym jest naprawdę dobry, on potrafi manipulować, lawirować i tak dalej, on jest naprawdę w tym genialny i nie powinieneś wkraczać do jego świata, bo no niestety, ale zostaniesz tam po prostu pożarty i zniszczony jeszcze bardziej, a po co, tak? Masz świetnie prosperujące biznesy, jesteś wybitnym sportowcem, masz piękną żonę, masz dwójkę pięknych córek. Naprawdę, chyba nie warto wchodzić w konflikt z kimś takim jak Patryk, tak? On se tam siedzi w joksie i niech se tam siedzi, naprawdę. No jeżeli, Robercie, przestaniesz naprawdę dyskutować na ten temat, to uwierz mi, że w końcu on nie będzie miał co nagrywać, tak? I w końcu niestety, no, zabierzesz mu to, co najważniejsze i będzie musiał, no, zmienić po prostu obieg swoich westchnień i zmienić kolejnie, po prostu będzie musiał nagrywać na kogoś innego, no bo to już przestanie być po prostu opłacalne dla niego, tak? Przestaną być wyświetlenia, przestanie to być klikane. No i trzeba będzie zmienić obiekt wzruszeń, no i tyle, i to jest najlepsze, bo jeżeli ty będziesz mu odpowiadał, będziesz to po prostu nagręcał, pamiętaj, no ty jesteś bardzo, bardzo sławną osobą i znaną osobą, więc jeżeli ty będziesz to nakręcał, to on się będzie cały czas na twoim wizerunku wybijał, tak? On, bo jemu tylko o to chodzi, jemu tylko i wyłącznie chodzi o to, żeby wybić się na twoim wizerunku. Nic więcej, jemu nie chodzi naprawdę o to, żeby przestrzegać kogokolwiek. Jemu nie chodzi o zdrowie czy cokolwiek, kogokolwiek. Jemu chodzi tylko o to, żeby wybić się na tobie, tak? Żeby wybić się na Robercie Bujrnejce. I tylko i wyłącznie o to mu chodzi. Więc jeżeli ty będziesz dalej w to brnął, to będziesz mu tak naprawdę dawał pożywkę dalej, po to, żeby on się jeszcze mocniej mógł wybić na twoim imieniu i nazwisku, tak? Bo Robert Bujrnejka jest postacią znaną, jest postacią, która się klika, i tak naprawdę on to tylko i wyłącznie wykorzystuje do własnych niecnych zamiarów. Jego, że tak powiem, tutaj zamiary nie są dobre i nie są po prostu podyktowane tym, że martwi się po prostu o zdrowie młodych adeptów kulturystyki, że jemu zależy po prostu na tym, żeby nie wiem, ostrzegać innych przed ewentualnymi skutkami ubocznymi, że to jest jakby jego tutaj cel. Jemu tak naprawdę zależy tylko na jednym. Jemu zależy na tym, aby po prostu wypijać się na popularności innych znanych ludzi. Był przykład z Radkiem Słodkiewiczem, był przykład choćby z Bestiem Piechowiakiem, który go później olał, ojszczał. No i temat się zakończył, tak? No bo go ojszczał i tyle. Także tyle ci radzę, żebyś też ojszczał Patryka. Albo po prostu w inny sposób to załatwił, bo są możliwości prawne, Patryk tutaj z tym swoim zachowaniem i tak dalej, no przekroczył kilka tak naprawdę przepisów prawa,
Można by było tutaj z pozwem cywilnym wystąpić bez najmniejszego problemu, chociażby o straty wizerunkowe, o nękanie, o obrażanie i tak dalej. No, jest tam naprawdę dużo, dużo możliwości. Ale tak naprawdę, no kurczę, masz tyle kasy, masz prawników, no to oni są w stanie zrobić, bo tak naprawdę to co robi Patryk, podlega już karze, zarówno jeśli chodzi o wykroczenia, jak i jeśli chodzi o pozew cywilny, tak? Bo no, nie rozumiem, dlaczego po prostu wchodzisz w tą dyskusję, a nie zrobisz tego, tak? Nie występując tak naprawdę na drogę sądową przeciwko Patrykowi. Powodujesz to, że ludzie będą myśleć, że jednak Patryk ma rację, tak? Że to po prostu wszystko to, co mówił, to jest prawdą, bo ty się boisz wystąpić na drogę sądową. I tyle, no, powodujesz to, że jeszcze bardziej Patrykowi będą ludzie propsować, a ty niestety będziesz tracił na swoim wizerunku. Więc, no, kwestia zastanowienia się i tyle, czy warto w to dalej brnąć, czy jednak to załatwić w inny, bardziej legitny sposób i tyle, nie? Wydaje mi się, że ten temat już zostanie wyczerpany, bo no nie chce mi się na ten temat już nagrywać, bo jest to dla mnie naprawdę temat śmieszny. Zrobiła się tak naprawdę taka burza bezsensowna troszeczkę. Oczywiście pewne argumenty są jak najbardziej za, natomiast no, część tych argumentów jest po prostu wyssana z palca. I tyle, więc wydaje mi się, że tak być nie powinno. Dlatego też, no, ja nie mam zamiaru już dalej, nie wiem, komentować tego, co się dzieje, bo uważam, że ten temat już wystarczająco skomentowałem. No i to będzie chyba takie podsumowanie tego powiedzmy, całej sytuacji, która gdzieś wynikła, czyli sytuacja związana właśnie z Robertem Burnejką. Raczej mało prawdopodobne, żeby powstał jeszcze kolejny materiał w tym temacie, no chyba, że po prostu wydarzy się coś takiego, co będzie wymagało w jakiś sposób skomentowania, to oczywiście postaram się odnieść do tego. Myślę, że możemy na ten temat teraz zakończyć. Mam nadzieję, że ten materiał oczywiście się będzie Wam podobał, że znowu będzie mnóstwo wyświetleń, bo no, ostatnio naprawdę pobiliście wszystkie możliwe rekordy. Nigdy nie było czegoś takiego, a jak tutaj tyle wyświetleń, naprawdę jestem Wam mega, mega wdzięczny za to. Szacuneczek ogromny. Jesteście wspaniali, jesteście cudowni i za to Wam dziękuję. Kilka słów jeszcze do Patryka, kilka słów jeszcze do tego pana z kanału. Nie wiem, ale się dowiem. Nie wiem, czy mam nadzieję, że dobrze mówię. No i kilka słów jeszcze do Roberta Bornejki na koniec. No i zakończymy ten materiał, myślę, w ten sposób. Najpierw Patryk. Patryku drogi, oczywiście robisz fajnie, że chcesz przestrzegać ludzi przed środkami dopingującymi. To jest bardzo fajna sprawa. I popieram to absolutnie w 100%, że chcesz przestrzec ludzi przed sterydami, bo sterydy są złe, tak? Sterydy powinny być przyjmowane tylko i wyłącznie przez zawodowców, którzy tego potrzebują, a nie przez amatorów, który tak naprawdę tego nie potrzebuje i który może sobie jeszcze bardziej zaszkodzić, niż mieć jakiekolwiek z tego korzyści. Pytanie drugie. Jeśli coś mówisz, jeśli coś deklarujesz, to naprawdę staraj się dotrzymywać tego słowa, tak? Bo jeżeli deklarujesz, że będziesz przekazywał donaty na cele charytatywne, to rób to tak naprawdę, nie? No bo skoro jesteś taki bogaty, o czym mówisz, ja nie wiem, nie zaglądam w twój portfel. No to co to dla ciebie te 200-300 zł, nie? Powinieneś to przekazywać na tutaj cele charytatywne. Trzecia rzecz, która jest również istotna, to to, że nie mów, że teraz ci zależy na tym, że Burnejka sprzedaje produkty złe i chcesz ostrzec innych, bo tak naprawdę Burnejka sprzedawał dużo wcześniej te produkty. Jakoś wcześniej w żaden sposób tutaj nie oponowałeś tego, nie krytykowałeś, tylko nagle zacząłeś gdzieś to krytykować. Ja wiem, że to jest w pewien sposób jakaś, żeby tutaj dobrze nazwać to, twoja, nie wiem, jakaś taka chęć zemsty na Robercie, nie wiem, z powodu, nie wiem, zawiści, z powodu
tutaj takiej, nie wiem, zazdrości, że no jemu się rzeczywiście powiodło w życiu. No cóż, no każdy jest inny. Jednemu się powiedzie bardziej w życiu, drugiemu się powiedzie mniej w życiu, no nic na to nie poradzimy, tak? Natomiast uważam, że najpiękniejsze jest to, żeby po prostu cieszyć się szczęściem kogoś innego i jednak jeśli komuś coś się powiodło, no to być z tego powodu też szczęśliwy i jeszcze mu pogratulować, że tak, stary, zajebiście, cieszę się bardzo, powiodło ci się, super, ekstra. To jest fajne, nie? A nie krytykowanie tylko dlatego, że ktoś ma lepiej, że ktoś ma więcej pieniędzy, że ktoś jest bardziej popularny i tak dalej. No, no nie krytykuje się w ten sposób ludzi, bo to nie ma naprawdę najmniejszego sensu. Kilka słów do tego pana właśnie z tego kanału, nie wiem, ale się dowiem. Naprawdę, jeśli nagrywasz, to staraj się nagrywać w sposób merytoryczny i staraj się przedstawić zarówno stronę jedną, jak i drugą. Tak jak wspomniałem wcześniej, zobacz, jak to nagrywa Sebastian Kot, bo jest to człowiek naprawdę merytoryczny, który potrafi przyjąć zarówno stronę jakby wroga, jak i przyjaciela, i to jest piękne. Nagrałeś dobry materiał, nagrałeś dobry film, natomiast w tym materiale użyłeś wielu słów, które tak naprawdę nie zawsze miały powiedzmy, miały sens to raz i nie były zgodne niektóre ze stanem faktycznym, jaki był, tak? Więc no, troszeczkę nagiąłeś tą prawdę, tyle bym powiedział. Troszeczkę tutaj przesadziłeś. Oczywiście wiele tych słów, które powiedziałeś, były prawdą. W wielu kwestiach miałeś absolutnie rację. I tu się z tobą absolutnie, absolutnie zgadzam. Natomiast uważam, że w kilku tych kwestiach, no niestety troszeczkę, ale poniosła cię fantazja. I troszeczkę gdzieś w tych kilku kwestiach za mocno posłuchałeś Patryka 2703. I to cię może troszeczkę zgubić, bo jak oglądałem twoje inne filmy, to naprawdę na tych filmach było widać obiektywizm, widać było profesjonalizm, widać było naprawdę merytoryczne podejście. No i uważam, że tak dalej powinieneś nagrywać, tak, żeby rzeczywiście podchodzić merytorycznie do każdego tematu. Naprawdę, bo masz tam 600 tysięcy subskrybentów, powinieneś to wykorzystywać. Fajnie nagrywasz, ten filmik był fajnie zrobiony, naprawdę, natomiast w kilku kwestiach. No, wydaje mi się, że troszeczkę się zagalopowałeś i niepotrzebnie słuchałeś pana, jakim jest 2703, bo bardzo dużo było widać w tym filmie jego, że tak powiem, takiej inwencji i jego ingerencji. No, radziłbym ci, żeby jednak słuchać innych ludzi niż 2703 i zanim nagrasz filmik, zrobić naprawdę dobry research. I to wszystko, jeśli chodzi o ciebie. Na koniec oczywiście został nasz Robert Burnejka. To co mogę powiedzieć, to zmień na stronie te rzeczy, o których powiedziałem wcześniej. Naprawdę zacznij po prostu pisać wszystko. Może mniej się tego sprzeda, ale przynajmniej będziesz miał święty spokój i nikt ci niczego nie będzie zarzucał. To co zrobiłeś niefajnie, to właśnie się w pewien sposób wypiąłeś. To było niefajne, niepotrzebne. Wydaje mi się, że mogłeś zupełnie inaczej postąpić i szkoda, że postąpiłeś w ten sposób. Natomiast rozumiem też troszeczkę twoje nerwy, rozumiem trochę twoje rozgoryczenie, bo jak ktoś cię non-stop atakuje, no to można tak, tylko no ty zawsze byłeś takim człowiekiem uśmiechniętym, zadowolonym z tejki kanapeczki, a tutaj jest taka inna rzecz i według mnie no powinieneś troszeczkę to zmienić, bo stracisz taki fajny wizerunek, który gdzieś zrobiłeś. No i ostatnia rzecz, którą ci mogę powiedzieć, to przestań wchodzić w jakieś takie konflikty i przekamarzanie się w internecie na Instastory z Patrykiem 2703, bo on to będzie wszystko nagrywał i wykorzystywał przeciwko tobie. Tyle mogę na ten temat powiedzieć. Dziękuję wam jeszcze raz wszystkim za to, że obejrzeliście ten materiał. Jeśli wam się on będzie podobał, to proszę zostaw łapkę do góry, będzie mi niezmiernie miło. Jeśli on się też nie podobał, no to trudno, tak? No wiadomo, że każdemu się on nie będzie podobał. To, co jeszcze mogę powiedzieć, to zapraszam was do komentowania. Proszę was tylko, żeby te komentarze były normalne, żeby nie obrażały ani mnie, ani Patryka, ani Roberta, ani nikogo innego.
bo ja nie chcę na tym kanale, żeby ktokolwiek kogo obrażał. Zrozumiałem pewne rzeczy i nie chcę nikogo obrażać. Nie chcę, aby ktoś kogokolwiek tutaj obrażał, więc mam nadzieję, że tutaj takie komentarze nie będą. Jeśli mówicie, że jakieś komentarze są kasowane, to może być kasowane po prostu od razu przez YouTube. Jeśli kogoś tam krytykujecie, obrażacie, czy jakieś wulgaryzmy, to może on od razu być skasowany przez YouTube i ja nawet o tym nie wiem. Także też musicie mieć na to uwagę, że może tak być, że po prostu te komentarze niektóre nie są w ogóle dodawane, ze względu na to, że z tego co tam wiem, to YouTube chyba jakoś tam to filtruje, segreguje, no nie wiem jak to tam wygląda. Natomiast no, nie wszystkie komentarze są dodawane z tego co wiem. No cóż, temat chyba wyczerpany. Pogadałem sobie tak z wami też, można powiedzieć, na gorąco drugi raz. Mogły być pewne jakieś emocje. Oczywiście nie było to w żaden sposób przygotowane, więc też mogły być jakieś zająknięcia i tak dalej, więc od razu was przepraszam za to, że no, mogłem gdzieś się zająknąć i tak dalej. Tak jak mówię, no ja nie jestem youtuberem i nigdy tym youtuberem nie mam zamiaru być, tak? Ja nie umiem nagrywać filmików, nagrywam filmik z telefonu starego, który posiadam. Jest to jakby Samsung A10 chyba, czy jakiś, nie wiem dokładnie, ale to nieważne, więc no ja nie jestem youtuberem i nigdy nim nie będę, więc moje filmiki nie są jakieś super fajne i tak dalej. Po prostu ja lubię się z wami porozmawiać, lubię jakoś taki, powiedzmy, łatwiej mi się rozmawiać z ludźmi, gdy nie wiem, nikogo nie widzę, tak? Więc to w jakiś sposób mi pomaga i motywuje i dzięki temu no też, powiedzmy, jestem lepszy. Lepiej się czuję, lepiej mam, powiedzmy, większą motywację do pracy, do działania, do walki. I to jest jakby taka moja, nie wiem, terapia, można powiedzieć. I cieszę się, że ona w jakiś sposób się wam podoba. No, jeśli wam się podoba, no to się cieszę, tak? I cieszę się, że powoli się zmienia stosunek tutaj widzów do mojej osoby, że już nie jestem tak krytykowany jak wcześniej. To jest fajne. I tyle. Jeśli ktoś by chciał, to mam też Instagrama, gdzie się tam dzielę z wami swoimi treningami, swoją tutaj motywacją i tak dalej. Jeśli byście chcieli, no to zapraszam was bardzo serdecznie. Tam jest Instagram Artur Kujawski 1990, więc jeśli chcecie, zapraszam was na Instagrama. No tam się dzielę z wami, mówię, swoimi tutaj spostrzeżeniami, swoimi tutaj treningami, bo staram się trenować, staram się tutaj przejść metamorfozę. Idzie to w dobrym kierunku, nie ukrywam, że jestem zadowolony z tego, co się dzieje, ale no myślę, że będzie jeszcze lepiej, myślę, że może być jeszcze lepsza ta przemiana. No i na to liczę, że ona będzie jeszcze lepsza i że będzie jeszcze większa tutaj chęć dalszej walki. No na razie wygląda to w ten sposób. No myślę, że nie wygląda to źle. Jest naprawdę całkiem sympatycznie, jak widzicie. No nie ukrywam, że akurat to jest moja najlepsza, najlepsza partia i z tego powodu się cieszę, bo to jest akurat mój konik łapy i tyle mogę powiedzieć, także jeszcze raz wam serdecznie dziękuję za wszystko. Życzę wam udanego dnia, udanego weekendu, który będzie już za chwilę. Korzystajcie sobie z pogody, która jest wspaniała, słoneczko i tak dalej, bo no koniec wakacji tuż i pewnie już będzie słabo, jeśli chodzi o takie pogody, więc myślę, że warto korzystać, póki jest taka możliwość. No myślę, że chyba możemy zakończyć ten materiał. Dziękuję wam serdecznie i jeszcze raz na razie. Naczelny Natural 2703. Bum 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 bum, je 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 hu. Na razie, hej.